Zapraszamy teraz na wizytę w zakładach w Krupskim Młynie. To jedne z 5 zakładów w Europie, gdzie wciąż produkowany jest dynamit. Jedyna fabryka dynamitu w Polsce. Za moment będziemy na poligonie tutaj w Krupskim Młynie. No i w tym laboratorium na świeżym powietrzu sprawdzimy z bliska, jak wygląda działanie dynamitu. Naprawdę, no, kiełbasa. Zgadza się. Jest nawet zaklipsowane klipsami aluminiowymi, takie jak się używa w przemyśle spożywczym. Dokładnie. Wygląda to jak pakunek prosto z masarni, elastyczny. Jaki to jest ładunek? To jest ładunek 800-gramowy. 800-gramowy i średnica tego jest 36. Te wszystkie średnice są dostosowane do potrzeb górnictwa. W zależności, jakie wiertła są używane, czy tego, to wierci się pod dany ładunek. I jaka jest maksymalna średnica? Do 120 mm. Waga takiego ładunku no to jest chyba 8 kg, 8 kg takiego ładunku. No od 17 mm. Jaki jest dystans bezpieczny od tego ładunku, w jakim nie powinno nas być? Ja powiem tak, w wojsku generalnie powinno się stosować taką zasadę, że jeżeli jest coś w takiej, jak tutaj mamy postaci, to do 300 metrów, 300 metrów to powinien być minimum. Natomiast jeżeli byśmy to zamknęli do rury stalowej albo nie wiem, gdzie mogłyby powstać jakieś odłamki, sfragmentowania, to niestety to już trzeba powyżej, grubo powyżej 300 metrów. Dobrze, no idziemy się schować, no i panowie przystępują, rozumiem, do akcji. Czyli rozumiem, że wszystko jest gotowe, przygotowane do detonacji. W ładunku tak jest. I w tej chwili udajemy się do bunkra, gdzie schronimy się wszyscy razem, aby uniknąć ewentualnych problemów akustycznych związanych z falą detonacyjną. Tradycyjne odbicie lądu detonującego na ziemi. Detonacja przebiegła prawidłowo, w pełni, co jesteśmy tutaj świadkami akurat widocznego rowu, tak? Profesjonaliści, tak miało być. No tak, oczywiście, to było wszystko zaplanowane jak najbardziej w każdym szczególe naszej pracy. Panowie, przed nami te rzeczy, które przed chwilą panowie zdetonowali. Laska dynamitu i kable. Mogą panowie tajemniczyć słuchaczy w to, kiedy te zabawki są bezpieczne, a kiedy raczej nie będą bezpieczne. Jak każdy materiał wybuchowy, w tym dynamit, ląd detonujący posiada pewne charakterystyczne właściwości określające je na wrażliwość na bodźce proste. Za bodźce proste rozumiemy tutaj tarcie, jak i uderzenie, które determinuje, powiedzmy, warunki bezpiecznego obchodzenia się z tymi materiałami. Czego raczej z tym nie robić? Nie rzucać, nie gnieść. Wtedy robi się niebezpieczne. Może się zrobić niebezpiecznie, aczkolwiek należy zawsze i w każdej chwili mieć szacunek do tego typu materiałów, mieszanin i tym podobnych rzeczy. Tutaj w tym miejscu, załóżmy w tym tygodniu, ile panowie materiału wybuchowego przetestowali? 150-200 kg. 100% bezpiecznych operacji. Jak zawsze.